Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Outriders na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj weźmiemy sobie misję poboczną tutaj od Zachediego, nie od Jakuba. W jaki sposób August uspokoił anomalię? Masz teorię, co August zrobił w tej świątyni? Jeszcze nic konkretnego. Ale nawet gdybym miał, nie udałoby mi się Co tak na mnie patrzysz? Nic nie poradzę. Nieprawda. Bliżej ci do Augusta niż do zwykłego człowieka. Twoje moce objawiają się bardziej brutalnie, ale bez wątpienia możesz jakoś kontrolować anomalię. Sądzisz, że potrafiłbym włączyć ten wielki obelisk jak August? Nie sądzę. Cokolwiek Beli zrobiła, chyba go to uszkodziło, ale musi być więcej tych obelisków gdzieś w tych ruinach. Może je znajdziesz? Mogę. Spróbuję, ale nie obiecuję. Dobra. Dobrze, no to mamy tutaj informacje, starożytne moce. Jak najbardziej tutaj znajdź obelisk. I przypomina mi się teraz, jak ktoś z was kojarzy Asterix i Obelix, misja Kleopatra. To szukamy obelisków. Nie no, dobra. Lecimy. Gdzie nas to zaprowadzi? No, okaże się. Tylko, czy ja dobrze robię, że idę tędy? Ja może powinienem się bardziej tepnąć w sumie z mapy, zamiast pokonywać gdzieś tam po drodze wrogów, których no niekoniecznie musimy. Więc może warto zrobić to troszeczkę szybciej. Dobrze, jesteśmy tutaj i gra nam chyba sugeruje, żebyśmy poszli tutaj i pójdziemy sobie wtedy tutaj. Tak, chyba tak. Kto wie, może się uda jeszcze dzisiaj zrobić polowanko? Przynajmniej kiedy znajdziesz obelisk, będzie można sprawdzić, jak reagują na niego twoje moce. Zakładasz pozytywną reakcję. Cóż, ktoś musi być optymistą. No i tutaj mamy taką ciaśniutkie przejście, że tak powiem. No. Nie chciało mi wejść. Niby ciaśniutkie, a nic z tego. Gdzieś czuję, że zbliżamy się powolutku do końca gdzieś tutaj naszych przygód i smuci mnie to, powiem szczerze, bo gra mi się całkiem fajnie w ten tytuł. Oni tutaj pilnują. Wytrzymali nawet są. O, ktoś idzie. Nie lubimy. Snajperka ma też ciekawy efekt, bo ma efekt... Idziemy z nim się tam napieprzać. Nie ma co marnować czasu. W końcu gram dewastatorem. O, ty siurze! No, wystaw łeb. Tu jest jakiś jeszcze ziomuś. Fajny jest ten taki piorun z jasnego nieba, bo to jest no... Mega pomaga. Jeśli chodzi o całość. Tam jeszcze mamy jakichś przeciwników. Tam mamy skrzynię. Więc musiałbym tam jeszcze iść też, nie? Tutaj? Tylko jeziorko.
No jest ciekawie. Jedynym minusikiem tej broni jest mały magazynek, nie? Oj, dobra, ogarnięte. Było nie fikać. Trzeba było uciekać. Otwórz drzwi. Ciekawe, co my będziemy mogli, bo pamiętacie, jak August tam z poprzedniego odcinka wbił ten sztylet jakiś, który miał dziwny. No i później też zranił Bailey, która no, zyskała moce alterdów. Więc może jest taka sytuacja, że no, można zostać alterdem, ale jakim? Czy będziemy dobrym? Czy jakoś tam, nie wiem, ta moc przejmie nad nami w pewien sposób kontrolę i no nie będziemy zbyt dobrzy. Ale patrzcie, coś tutaj jest, no. To są chyba pokazane, jak ta anomalia atakuje. Tak mi się wydaje. No, do kolejnego poziomu trochę nam brakuje. Bliżej nam chyba do poziomu świata niż do poziomu postaci, ale w sumie poziom świata wbija się trochę dłużej. No ładnie tu. Widzę obelisk, ale wojownicy Kanga zaklepali go dla siebie. Niezbyt to sprawiedliwe. No, idziecie? A ty, kurźwa! Wahoo! A Kanga kiedy załatwimy? Bo też bym chciał. Trapper. W sumie aż tak dużej różnicy nie zauważam w tym skillu, który odblokowaliśmy, że szybciej przeładowujemy broń. Ale jest różnica, nie? Jaką zasadkę? A chciałoby się, co? Przetrwaliśmy? Chyba tak. Czekamy. Chyba wreszcie do nich dotarło. Czas uspokoić ciekawość. Chyba wreszcie do mnie dotarło. Kuźwa. Za daleko poszedłem. Za daleko poszedłem i teraz i poniosłem tego konsekwencje. Zaklepali go dla siebie. Niezbyt to sprawiedliwe. Idziecie do mnie? O, ktoś jest koło mnie. Jak jest ich tak troszkę mniej, czy bo ogólnie
Ci, którzy podlatują, oni są bardziej niebezpieczni. Kurna, nie wiem. Pójdziemy w tamtą stronę znowu. Wykończymy tych tutaj. A skąd oni przyleźli? I będziemy się powoli wycofywać, nie? O, i mamy. Ale dostałem! Możesz ty w dupę, jeża. Też ma zamrożenie! Nie tak! Zginę! Może nie? No nie, on mnie kuźwa! Gdzie ja mam tutaj uciec? To jakoś tak nie mogłem znaleźć drogi odwrotu. No i trochę się trzeba wracać. Dobra, teraz sobie zostawiłem zbrojkę. To może się coś uda. No, ciekawe jak się uda, jak ja tak będę robił. To się nic nie uda. Idą ci. Dobra. Tutaj się będziemy z nimi bawić. No i zginę znowu! Zasraniec jest dobry. Kuźwa! Kojot! Dobra, jest szansa, że się uda. No, nareszcie. Ale naprawdę bez snajperki nie dałbym rady. No, gościu był potężnie silny. Ja nie wiem. Ale no... Był konkretny. Jeden z takich przeciwników, z którym bym się chyba miał sporo czasu. Co tam tak ryczy? No. Zbadajmy. Poziom świata nam aż tak nie upadł jakoś. Zaświecił się i mnie odrzuciło. O, czyli
jakaś była reakcja. Tak, ale nie ta dobra. Musisz poszukać kolejnego, sprawdzić, czy znowu uda ci się wywołać reakcję. Aha, mam wrażenie, że to kiepski pomysł. Proszę, mnie zastanawia, co jest. Imię nauki. Nic nie ma. Ale? Słychać jakiegoś potwora. Kurde. Coś ciekawego nam tutaj wypadło z chłopaków? Toksyczne pociski. Toksyczność nakładają. Podpalenie tutaj z tej broni mógłbym... O, a tutaj 9000, ale to jest pistolet maszynowy taktyczny wariant. Porównanie. Mamy 700 obrażeń. Zabicie przeciwnika odnawia 839 punktów zdrowia. Trafienie z broni nakłada wrażliwość. I to jest 32 poziom, dlatego też takie obrażenia. Nie inne. Tutaj coś niebieskiego, to fioletowe to mieliśmy. Ale na przykład tego nie miałem. Dobra, ja sobie ogarnę ekwipunek i zaraz do was wracam, nie? Mamy jakąś dziwną sytuację i w momencie, gdy wyszedłem z tamtej lokacji... Dobra, nie mogę tam wrócić, a znajdź inny obelisk cały czas nas i tak kieruje w tamtą stronę, co... jest troszeczkę dziwne. Bo na przykład już nawet nie mogę tutaj przejść, tak jakbyśmy to już skończyli w tamtym kierunku tą misję. No trudno, zobaczymy. Co dalej? Dobra, może być ciekawie. Weźmy sobie Wanted. Wchodzę. Co to mamy? Czachołup. Kimże ty jesteś, Czachołupie? Bezlitosny buntownik. Jakże. Oczywiste. A Czachołup jest w tamtą stronę. No nie, bo zobaczcie, że dalej... Tak jakby... Gra chciała, żebym poszedł tam. Nie wiem, coś się zbugowało chyba. Brak dostępnych misji. Relikty, aktywne zadania. Konwój. Nie wiem. Może... No, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś z was wie, to dajcie mi znać, no bo chciałbym to skończyć, nie? Dziwna sprawa jakaś. Leci jakiś duży. Tutaj też. Daleko nie poleci. Widzieliście to w ogóle? W strzelbę go trafiłem, nie? I dostał obrażenia. Ale Czachołup już tak do nas leci. Ktoś krwawienie na nas nałożył. Ciekawe, co ty potrafisz, ziomuś? Dobra. O kuźwa! Bo nas zabiją tu!
A ten za mną przyleciał. No i co teraz? Zginiesz sobie teraz, gościu. Ty jesteś gdzieś tam z początków gry, no fakt jest taki, że poziom ci trochę podskoczył. Cukru chyba. Byczku. Wszystko zbieramy. Przeszukajmy też całą resztę. Tu mamy suplajki. Warto sobie uzupełnić. No z tymi reliktami to wygląda tak, jakbyśmy chyba albo nie skończyli tamtej misji, tylko gra nie chce nas puścić. Może jak wrócimy z powrotem na tą samą lokację, to nas przepuści, nie? Zero tytanu, nie? No to jest słabo, bo wcześniej ten tytan jeszcze w miarę jakoś tam leciał, teraz już nie chce za bardzo lecieć, więc trochę lipa. A tytan by mi się przydał do ulepszania broni chociażby. Czochołup is dead. No i co, to teraz wracamy tutaj. Tam akurat nic ciekawego nam nie poleciało. Ewentualnie będę próbował jakoś może tą misję u Zachediego powtórzyć. Jak się da. Ale nie wiem, czy się da. O, tam idziemy. Bierzemy teraz potworka. I za każdym razem jest to taki dziwny jakiś trzask, nie? Wygrotu stworzenie w starożytnych ruinach. Kim ty? Kręgupiór. Takich to ja mogę zabijać. A gdzie to? Tam? To nie jest tą samą stronę, to co z Czachoro z łupkiem? Czy coś tutaj jest nie tak na tej mapie? Czy mi się wydaje? No coś tu musi być nie tak. Pójdziemy tutaj zobaczyć. Takiej, wiecie, zwykłej ciekawości. Bo aż sam nie wierzę w to tutaj widzę, nie? Że gdzieś tam mam problem ze zrobieniem czegokolwiek, kuźwa. Nie wiem, może... Dobra, moi drodzy, zresetowałem grę, no i teraz faktycznie prowadzi nas w innym kierunku. Więc jest lepiej. To było głupie strasznie. No chyba, że musimy się właśnie wrócić tam do tych relikwów jeszcze, no ale to zobaczymy. Jak to wyjdzie, nie? Też na tych bossów to już tak, z tego co zauważyłem, średnio też mieli jakiś konkretny pomysł. Czy coś tutaj nam ciekawego w ogóle wyleciało? Chyba nie. Wszystko to co miałem. Jak już to raczej coś niebieskiego. Co tam się rozerwało? Pamiętajmy, że tego nie lubimy i na szczęście pioruny też go nie lubią. Bo pioruny. To stąd tak ktoś tutaj
No jest nieźle. Chociaż tak odnoszę wrażenie, jakoś tak mało doświadczenia za to wszystko tutaj dostajemy. Czacho upiorku! Halu, halu! Jaraj się, byku! Dobra, ten sprzątnięty. Tego też, bo będzie mnie truł. Coś tam jakieś duperele nam poleciały. Osty! W łeb go! Tylko nie alfa. Ale mi pizdnął. Dobra, nie żyje, bo to dostał dwa piorunki i po robocie było. Nieźle. Czy coś tutaj jeszcze będziemy mieli? W ogóle, czy coś ciekawego z ciebie, kolego, wypadło? Broń... O, jakiś hełm mamy nowy. Jest myśl... Zmiana broni. Zwiększa siłę ognia. Zwiększa siłę ognia. Efekt kumuluje się 3 razy, a ten tutaj, jak zmienię, no to też nie jest takie w sumie głupie. My nie mamy aż takich dużych korzyści z niezmieniania. Także no zobaczymy. No zdaję sobie z tego sprawę, że powinniśmy walczyć bardziej dynamicznie i wpierniczać się gdzieś tam w sam środek walki. Nawet gdybyśmy ginęli, bo my jesteśmy sami. Ich jest kilkunastu, kilkudziesięciu czasami. A tam wygląda, jakby skrzynka miała być. No właśnie. Tylko ja tak jak mówię... Nie wiem, co z tymi reliktami dalej, nie? Brak dostępnych zadań, brak dostępnych zadań. To wychodziłoby na to, że my już skończyliśmy relikty. Jak damy obserwuj, no to nas tam kieruje znowu, nie? No możemy spróbować. Nie, prowadzi nas... Ale no to do Jakuba to my wiemy, że mamy iść. To są te relikty? Czy my tam to skończyliśmy, czy to nie wiem, jak gdzieś znajdziemy jeszcze jakiś ten, to mamy aktywować po prostu. Nie wiem. Kurde, nie wiem. Idziemy oddać misję chyba do Udzio. No. Do tak niegodziwej pracy. Jestem no pewnie, że mogłem zobaczyć twoje umiejętności. Nie wiem, ilu nam jeszcze zostało. Cel z... Hope. No i mamy broń. Zamrażające pociski trafienie z broni nakłada na wroga osłabienie. Nie wiem, co daje osłabienie, bo nie jest to nigdzie wyjaśnione. Kolejna broń, jaką możemy mieć, to snajperka. 30% zadanych obrażeń krytycznych. I tutaj mamy
Wszystkie to są warianty jednostrzałowe. Porównajmy. Hmm. 30% obrażeń krytycznych jest odzyskiwane jako zdrowie. Lubię z tobą. Bierzemy snajperkę. Teraz możemy ją sobie tutaj troszeczkę obczaić. Też ma ładne pieprznięcie. No i to z tym zabiciem przeciwnika też nie byłoby głupie, chociaż my to i tak pewnie będziemy szli w... zamrożenie. Ja z tego zamrożenia nie chcę rezygnować, bo nieraz mi dupę uratowało. Teraz idziemy do naszego kumpla oddać potworka kolejnego. Kręgupiór. Dobra. To jest ten sam, nie? Mhm. A tutaj co mamy? Zwiększa pojemność magazynka o 10%. Otrzymujesz premię. 628 punktów siły ognia. 752 punkty mocy anomalii. Na 8 sekund za każdym razem, gdy odzyskujesz zdrowie. No to tak co 8 sekund pewnie bym odzyskiwali, nie? Siły ognia, mocy anomalii. I punkty pancerza. Poruszanie się zwiększa twoją moc anomalii i siłę ognia. A nie zwiększa pancerza. Tu mamy moc anomalii, a tu mamy dodatkowa siła ognia, obrażenia broni o dalekim zasięgu, premia do otrzymanego leczenia. Bierzemy to. Pasuje do reszty. No jak ulał. Dzięki byku. Dobrze moi drodzy, no to tutaj mamy odebrany też ekwipunek, także lecę go sobie ogarnąć i lecimy dalej. Jak się okazuje, to ta misja poboczna, którą mieliśmy, to ona jest do ogarnięcia, ale w następnej lokacji. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hej, hej.